Witamy Was serdecznie. Dziś bardzo nietypowy wywiad. No może nie bardzo nietypowy, ale dzisiaj umożliwiliśmy możliwość zadania pytania naszym kibicom do trenera Marka Papszuna. Okazja jest szczególna i to jest na pewno bardzo nietypowe, jak na polską piłkę. 7 lat pracy trenera Marka Papszuna w Rakowie wybija dzisiaj, bo emitujemy ten wywiad we wtorek i te pytania za moment trenerowi odczytamy. Więc witam trenerze, gratuluję jeszcze raz tego pięknego okresu. Pytań mamy no 20, chociaż było ich więcej, ale wybraliśmy te najciekawsze. Bardzo dużo przewinęło się też pytań na temat przyszłości trenera, ale to zostawiamy sobie na środową konferencję prasową. Natomiast, żeby nie przedłużać, bo tych pytań jest bardzo dużo, no to zacznijmy. Pierwsze pytanie zadał Tomasz Sobczak. W ciągu 7 lat trener na pewno się bardzo rozwinął. Czy mógłby Pan wymienić 3 najważniejsze rzeczy, które dodał do swojego warsztatu trenerskiego przez te 7 lat? Pozdrawiam Pana trenera i gratuluję drogi z Rakowem od drugiej ligi do Mistrzostwa Polski ewentualnego. Dzień dobry przede wszystkim. Rzeczywiście długi okres i praca trenera nie tylko w Polsce to nie jest norma, bo wiadomo, że to jest zawód, który jest zawodem niestabilnym i te zmiany są częste i rzeczywiście wracając tutaj do tego pytania, no myślę, że mocny rozwój taki jako trenerski, trudno mi wymienić jedną taką cechę, bo myślę, że ewaluowałem we wszystkich kwestiach i w kwestiach komunikacji i zarządzania i planowania i kwestiach taktycznych. Wszystko też idzie do przodu w rozwoju takim obszarach regeneracji, w obszarach przygotowania motorycznego, to na tym wszystkim trzeba zarządzać. Tego jest bardzo dużo. Jako pierwszy trener no, trzeba iść z duchem tego rozwoju i z tymi możliwościami, które stwarzają też ludzie, bo tutaj to też trzeba odpowiednich ludzi do tych obszarów zatrudnić i to też myślę, że w tym kontekście mój rozwój nastąpił po prostu rekrutacji tych ludzi do sztabu. Też to jest kolejna umiejętność, żeby tych ludzi pozyskać. Więc wiele wymieniłem tu, dużo więcej niż 3 myślę, takie jakieś zdolności czy powiedzmy obszary, których jako trener się rozwinąłem. A czy gdy trener obejmował Raków, był gotowy na pracę w Ekstraklasie, czyli w 2016 roku w rundzie wiosennej w drugiej lidze? Takie pytanie zadał Tomasz Trzepizur. To trudne pytanie. Pewnie jeszcze kilka, które tutaj zostanie wyartykułowane. Nie wiem, no to życie musiałoby zweryfikować, ale myślę, że tak jak moja przygoda z piłką, ona szła tak szczebel po szczebelku, bez przeskakiwania i to chyba taki mój los i chyba to dobrze wyszło, że to tak szło płynnie, bez żadnych zawirowań. To też pomogło mi, może inaczej, dało mi czas na to, żeby właśnie swoje deficyty gdzieś też niwelować i wiedzę i kompetencje pogłębiać, żeby móc nadążać nad tym wszystkim. Zbyt duży przeskok nieraz jest bolesny i można się odbić. Wspomniał trener o trudnych pytaniach. To na pewno jest trudne, ale zobaczymy, czy trener pamięta. Czy potrafi pan trener wymienić całą jedenastkę, którą wystawił w pierwszym swoim meczu jako trener Rakowa? Odpowiem, że to był mecz z Puszczą. Mecz pamiętam, z Puszczą 0-0 i Wojtek Okińczyc grał na pewno w napadzie, bo nie trafił po czasie. Mieliśmy sytuację na tą bramkę dalszą, to pamiętam jak dziś. Kosu musiał bronić. Maciej Mielcarz. Mielcarz, Boże, kurde. Mogę przeczytać, trenerze. Nie, ale może zaraz to, może coś trafię. Okay. Klepczyński, Radler. Tak. Kto mógł grać jeszcze? Rogala. Tak. Mogę grać jeszcze, no Okińczyc to mówiłem. Okińczyc wszedł z ławki w tym spotkaniu. Z ławki, no bo musiał grać, bo tą sytuację tylko z tego meczu zapamiętałem po czasie. To tak mi utkwiło to w pamięci i nie zapomnę tej sytuacji, bo to było na 1-0 jeszcze. Znaczy były sytuacje, Maciek Domański miał rzut wolny pośredni, to też pamiętam z tego meczu, ale to grał u przeciwnika jeszcze.
Figiel pewnie grał. Tak. Malina. Tak, Piotr Malinowski. No to już dużo trochę. Dużo, prawie 2/3 składu. Kto jeszcze? Łukasz Góra. Góra. Peter Hoferica, Carlinhos, Mateusz Bissi, Damian Warchuł grał w ataku, a weszli Wojciech Okińczyc, Adam Mesjasz, Dawid Kamiński, pozostałych zawodników trener wymienił. No jeszcze jest fajne zdjęcie z tego meczu, jak podajecie sobie rękę jako trenerzy z trenerem Tomaszem Tułaczem, który do dzisiaj też jest. Rzeczywiście, to też piękna historia. Niepołomice. Dwaj najdłużej pracujący trenerzy na szczeblu centralnym. Trenerze, dużo jest pytań, więc nie przedłużając. Kamil Barchanowicz pyta, czy gdyby mógł trener ściągnąć do Rakowa dowolnego zawodnika z Ekstraklasy, kto by to był? Trudno mi teraz powiedzieć. Nie chciałbym nazwiskami tutaj operować w tym momencie. Ale na pewno tacy gracze są i zresztą monitorowani przez nas, więc tacy gracze są. Czyli kogoś upatrzonego trener ma, ale nazwiska nie ma co podawać. Trenerze, najtrudniejszy moment pracy w Rakowie to, pyta Mikołaj Stawicki. Nie pamiętam jakichś wyjątkowo trudnych momentów. No wiadomo, trudne momenty są zawsze, jak się przegrywa. Nie? Każdy mecz przegrany to jest trudniejszy moment. Na szczęście no nie było ich zbyt wiele, nie robiłem żadnego podsumowania, bo to nie jest moment na to, bo jesteśmy w trakcie ligi, nie, no, takich rzeczy nie praktykuję. Natomiast no nie wiem, ile tych porażek było, ale każda na swój sposób bolała i te szczególnie takie decydujące porażki, jak w pucharach szczególnie, nie? W Gandawie, gdzie przegraliśmy, a szczególnie ta porażka ze Slawią, to chyba była taka najboleśniejsza porażka tutaj za mojej kadencji. Kolejne pytanie, trochę nietypowe. Łukasz Ernest pyta, czy pan Marek miał kiedyś styczność z klubem Mazur Radzymin? Pracował albo czy prowadził inną drużynę jako przeciwnik? Nie, styczność na pewno miałem, bo pamiętam, że też rywalizowaliśmy. Jak już jako grający trener pamiętam, to oni w jednej lidze graliśmy razem z Mazurem Radzymin, więc ta styczność była tam. Mam też dobrego kolegę, który grał w Dolkanie stamtąd, Grzesiek Piwko, pozdrawiam go serdecznie. To teraz chyba trener też, a na pewno tam był, nie mamy teraz kontaktu, więc tak, no, znam ten klub i tą ziemię radzymińską też. Tak. Czy znajduje trener czas na inne pasje? Jeśli tak, to jakie? Z tego co pamiętam, to chyba jedną z nich jest czytanie książek. Jaki gatunek pan preferuje? Czy pasja do historii pozostała? No tak, lubię czytać książki, natomiast bardzo, bardzo mało czasu jest na to. Obecnie no, takie przeplata się trochę to z takim rozwojem osobistym, w kwestiach trenerskich też zarządzania, liderowania, ale też no, takim gospodarczym, tak to nazwijmy, ekonomicznym. W tym kierunku się dokształcam, nie mam takiego wykształcenia, więc trzeba trochę książek przeczytać. Trenerze, przewinęło się sporo pytań na ten temat i też czasami, nawet będąc na trybunach czy gdzieś rozmawiając z ludźmi, też słyszę takie pytania, więc zadam dwa z nich, bo są na ten sam temat. Chodzi o strzały z dystansu. To są taki mityczny element gry, który często interesuje kibiców. Panie trenerze, czy to prawda, że nasi zawodnicy nie mogą strzelać z dystansu? Bardzo to widać podczas spotkania, chociaż mają dogodne pozycje do oddania strzału, to pyta Dariusz Bus, a Marcin Chłont pyta, podpinam się, dlaczego tak rzadko, mimo że piłkarze mają młotek w nodze, uderzamy z 25-30 metra. Czy taka jest taktyka, aby podejść jak najbliżej bramki i wtedy ładować? Zadaję te pytania, bo są dosyć popularne, więc najwięcej kibiców to mówiąc interesuje. Też taki sposób najbardziej przystępny no i jakby sensowny. Czym bliżej bramki, tym szanse na zdobycie bramki są większe, prawda? Więc to jest statystycznie udowodnione, że chyba 88% bramek pada z pola karnego, więc no irracjonalne by było oddawać cały czas strzały zza pola karnego, gdzie wiemy, że statystycznie szanse na strzelenie bramki są z pola karnego, więc no taka też jest idea, natomiast nie ma takiego zakazu na pewno i to zawodnicy decydują, czy mają odpowiednią pozycję, czy jeszcze możliwości, żeby wejść pole karne, ale myślę, że też bramki padają zza pola karnego i nie jest to częste, no bo też statystycznie nie jest to częste, prawda? To jest wypadkowa też ogólnego jakby trendu. No, my dużo bramek strzelamy, tak jak w tym ostatnim meczu zza pola karnego, ale ze stałych fragmentów gry, gdzie te pozycje
są takie stabilne i można przymierzyć i też no, element wytrenowalny, co też widać po naszych zawodnikach. Pytanie, trenerze, od Dawida Kasperowicza. Ja zawsze zadaję sobie takie pytanie. Co by było, gdyby najlepsi piłkarze nie odchodzili do najlepszych lig w Europie? Jakie byłyby wtedy kluby z polskiej ligi? Czy nie warto stworzyć w Polsce potwora na miarę Europy? Raków na tę chwilę jest chyba najbardziej popularnym klubem w Polsce i niech tak pozostanie, tak pisze pan Dawid. Od końca, no, czy jest popularnym, nie wiem, na pewno zyskał renomę jako klub, zyskał taki szacunek, tak, i wszedł jakby do czołówki i to jest bardzo, bardzo, bardzo pocieszające, myślę, dla nas wszystkich, dla społeczności, dla kibiców, dla pracowników klubu. I o to chodziło przede wszystkim właścicielowi, żeby ten Raków odbudować, tak jak sobie tam gdzieś obiecał te 20 lat temu, no to tak się stało, to uczynił i to jego największa zasługa. A ta pierwsza część, bo tam coś było jeszcze do tego? No, to wrócę do tego pytania. Chodzi o wyprzedawanie najlepszych zawodników to wiadomo, do najlepszych lig. No tak, to jest oczywistość. No, dopóki tak się będzie działo, będzie trudno, żeby rywalizować na wyższych poziomach. Teraz Lech się przekonał o tym, grając z Fiorentiną, że to są trudne boje dla naszych drużyn. My też tego doświadczyliśmy, gdzieś dochodząc do tych czwartych rund. No i mi na pewno nie jest to łatwe. Jeszcze jest kilka pytań, wszystkie praktycznie z różnych dziedzin życia. Może zadam takie pytanie. Krzysztof Pawlik pyta o dietę piłkarzy. Jak trener odnosi się do weganizmu u piłkarzy? Czy stanowi to dla trenera problem, czy wręcz przeciwnie? No, weganizm, czyli produkty pochodzenia zwierzęcego. No, jest to dieta bardzo popularna obecnie w społeczeństwie. Wśród piłkarzy też nie dominująca, ale są tacy zawodnicy, którzy swoje żywienia opierają na tej diecie i nie widzę z tym problemu. To zawodnik musi decydować o tym, co jest dobre dla jego organizmu, tak żeby był dobrze przygotowany. Oczywiście mamy swoje badania, które gdzieś i normy, które gdzieś wskazują, jakie komponenty ciała zawodnik powinien mieć i o resztę musi zadbać sam przy naszym wsparciu, też dietetycznym oczywiście, wsparciu, które też dedykujemy graczom, a każdy z nich musi dobrać odpowiednią dietę, odpowiednie żywienie, żeby był efektywny na boisku, bo to jest bardzo, bardzo ważny element. Kolejne pytanie, Jarosław Kowalski. Czy zdarzyło się panu w karierze trenerskiej wdać w mocną dyskusję z kibicami a la Michał Probierz? No, nie było tego dużo, ale pamiętam, tu jeszcze na tym starym stadionie dochodziło do takich sytuacji, może nie często, ale dwie sobie przypominam co najmniej, no bo były to no, chamskie zachowania kibiców i na to na pewno mojej zgody nigdy nie będzie, bo jako zespół przez te 7 lat nie przypominam sobie, żebyśmy kiedykolwiek nie byli zaangażowani, nie starali się, a to może tylko mieć jakby gniew jakiś czy niezadowolenie kibiców uzasadnienia, nie jakaś na przykład słabsza dyspozycja i to też musi być w jakiejś formie no, przystępnej to niezadowolenie, a nie obrażanie, wyzywanie, bo na to na pewno mojej zgody nie będzie. Czy jadł pan kiedyś frytki z którejś z budek przy ulicy Piłsudskiego? To taka słynna aleja frytkowa tutaj. Nie, rzadko. Nie istnieje kiedyś. Rzadko jadam frytki, ale tym bardziej nie. Mało sportowa dieta. Nie. By to było. Nie na Piłsudskiego, tak. No, trzeba jako trener też trzeba w miarę możliwości dbać o te kwestie żywieniowe, no ale też dla siebie, dla zdrowia, a nie dla wizerunku. Nie ile tylko czasu, dla wizerunku. Ile czasu pan rozpracowuje najbliższego przeciwnika? Analiza poszczególnych piłkarzy, ostatni mecz itp. Pyta Konrad Maleńczak. No wiemy, że w Rakowie analiza, przygotowanie taktyczne jest bardzo, bardzo ważne. Ile czasu takie coś trwa? Tak, bardzo ważne. Natomiast ja jako główny trener no nie poświęcam aż tyle czasu, co wcześniej, bo w poprzednich latach szczególnie tych drugoligowych, pierwszoligowych, no to bardzo dużo czasu poświęcałem. Teraz
teraz stosunkowo mniej, natomiast ja generalnie staram się śledzić Ekstraklasy, oglądam większość meczów, czyli jakby to już jest ten proces analizy, ale taką szczegółową to przygotowuje sztab. No, sztab przygotowuje w takich detaliczny sposób też. Trenerzy jeżdżą na mecze, obserwują, prawda, poza to, co się dzieje poza kamerą, czyli mamy taką wiedzę bardzo, bardzo szczegółową, później wspólnie analizujemy tego przeciwnika, oni tą wiedzą się dzielą, później jeszcze korygujemy, tak jak na przykład już jesteśmy po odprawie, zawsze przed meczem, tym, który gramy, już mamy odprawę o kolejnym przeciwniku, ale on jeszcze nie gra ostatniego meczu, jak dzisiaj Miedź dopiero dziś gra, ale już my jesteśmy po odprawie Miedzi, czekamy na ten dzisiejszy mecz, oczywiście też jeden z trenerów na tym meczu będzie i będziemy o tym rozmawiać w środę jeszcze dokładnie, jeszcze raz przed przedstawieniem zespołu, także to jest takie działanie bardzo skrupulatne i oparte o duży poziom szczegółowości. I jeszcze dwa pytania, które są na podobny temat, więc zadam je łącznie. Wojciech Nieora pyta, czy gdyby był Pan selekcjonerem reprezentacji Polski, czy drużyna grałaby tym samym systemem co Raków Częstochowa? I jeszcze pyta Jarosław Gworys. Panie trenerze, gdy powołają Pana na selekcjonera kadry Polski, co będzie z naszym Rakowem? Czy przyjąłby Pan taką ofertę? I jeszcze jedno, czy w kadrze Polski byłoby miejsce dla naszych bohaterów, zastępując przysłowiowe gwiazdy polskiej reprezentacji? Dużo tych pytań o reprezentację trudno powiedzieć, bo ja nie do końca jakby mam przegląd wszystkich zawodników w kadry, nie zastanawiam się do jakiego systemu by pasowali, bo to nie jest takie proste, prawda? To trzeba było przeanalizować w szczegółach, kto jest w najlepszej dyspozycji i wtedy dobrać jakby system. Więc nie wiem, oczywiście w klubie jest inaczej, bo my gramy od wielu lat w tym samym systemie i tylko go usprawniamy, tylko go modyfikujemy, natomiast no, u nas to jest taki, to wszystko ewaluuje, bo jest jeden trener, bo jest ta sama myśl i to jest dużo prostsze, w kadrze nie ma dużo czasu i trzeba bazować też na dyspozycji zawodników, więc tu trzeba bardziej dostosować system do graczy. Co do propozycji, to raczej taki temat jest mocno wątpliwy, to jest pierwsza sprawa i jeżeli obowiązuje kontrakt, no to nie są na pewno to sprawy takie łatwe. A co do zawodników, no to pewnie, że chciałoby się tych chłopaków promować teraz, tak jak Kunik wcześniej, teraz Ben dostał powołanie do reprezentacji, to jest super sprawa. I tak naprawdę, trenerze, wyczerpaliśmy temat, chociaż moglibyśmy jeszcze tych pytań zadać bardzo dużo, ale pracy też jest bardzo dużo przed meczem z Miedzią, przed kolejnymi wydarzeniami tutaj klubowymi. To na pewno przed ważnym meczem kolejnym dla nas, także, także chwila refleksji, tak, na siedmiolecie spojona, a teraz już trzeba uciekać do codziennej tej siedmioletniej pracy. Tak jest, trenerze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy Wam za zadane pytania. I cóż, mówimy, do zobaczenia przy kolejnych materiałach i wywiadach. Dzięki.